Racjonalna gospodarka wykorzystująca potencjał energetyczny odpadów komunalnych, stabilizacja kosztów gospodarki odpadami przekładającymi się na opłaty pobierane od mieszkańców, uniezależnienie się od wielu problemów systemowych. Prócz tych walorów miasto liczy na stabilizację opłat za ciepło systemowe oraz poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i szkodliwych pyłów. W najbliższą środę kolejny krok w stronę realizacji suwalskiej spalarni odpadów. Jak zapowiedział Urząd Miejski w Suwałkach, 21 grudnia zostanie podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewiduje ona wsparcie inwestycji i to w niemałym wymiarze. Aż 128 milionów złotych to kwota wsparcia dla tej inwestycji. Oczywiście nie wszystko jest dotacją. Połowę tej kwoty stanowi pożyczka, ale nisko oprocentowana. Cały koszt budowy i wyposażenia instalacji oszacowano na kwotę 158 milionów złotych. Spalarnia ma powstać do 2026 roku. Pozyskana ze śmieci energia cieplna zasili miasto, ale będzie tu także wytwarzana energia elektryczna. Starania miasta o budowę spalarni trwały kilka lat.